odkąd spadł śnieg, ani razu nie było odśnieżane. Problem z zalegającym śniegiem w mieście ponownie się pojawił. Nieodśnieżony chodnik jest utrudnieniem dla ludzi poruszających się ulicą Matejki. Z problemem nieodśnieżonego chodnika na ulicy Matejki zadzwoniła do nas mieszkanka tamtejszej okolicy. Pani Elżbieta skarży się, że chodnik dalej pokryty jest śniegiem, mimo to, że od kilku dni opady ustały. Został on tylko wydeptany przez ludzi, którzy tamtędy przechodzą. Szkoła tylko ma odśnieżone, bo szkoła sobie sama odśnieżyła. Natomiast od początku bloku do końca praktycznie Matejki jest cały czas ten sam problem. Nie da się iść, są zaspy, po prostu śnieg leży nieodgarnięte. Pani Elżbieta próbowała skontaktować się w tej sprawie z wodociągami, jednak nie mogła się dodzwonić. Dzwoniłam do wodociągów przez dwa razy, raz godzinę 10 minut. Nie dodzwoniłam się, po prostu nikt nie odebrał telefonu. Było tylko powiedziane, cały czas miałam komunikat, że zaraz będę przekierowana do rozmowy i rozmowa nie została w ogóle przekierowana. Telefon nie został odebrany od nikogo. Po prostu lekceważą ludzi i mają to gdzieś. Mówi, że tak zasypany chodnik jest utrudnieniem, szczególnie dla ludzi starszych. Starsi ludzie tutaj nie chodzą, bo się boją, żeby się nie przewrócić. Ciężko jest, ja mam sama ciężko chodzić tutaj po tym śniegu. Z wózkami tak samo jest ciężko chodzić młodym mamom.